Noblista Brian Kobilka w Gliwicach otrzymał dzisiaj tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Naukowiec z Minnesoty, to lekarz i biolog, w 2012 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii, a powód do świętowania jest podwójny. Właśnie dziś profesor obchodzi rodzinę Paweł Jędrusik. I to też w dzień szczególny dla samego profesora Kobilki, bo właśnie 30 maja obchodzi urodziny. Profesor jest na Śląsku od kilku dni. Tytuł doktora honoris causa Gliwickiej Uczelni jest zwieńczeniem jego wizyty. Nie przywykłem do dawania wywiadów. Obawiam się też, że opowiadać o swoich badaniach mogę w sposób zbyt skomplikowany dla osób, które nie są ekspertami w tej dziedzinie. Chcę naprawdę podziękować rektorowi i prorektorowi za gościnność i pokazanie nam uczelni i Śląska. Bardzo podobała nam się wycieczka. Nie mogę się doczekać ceremonii. Osiągnięcie profesora Briana Kobilki było podstawą przełomowego odkrycia zespołu Roberta Lewkowica dotyczącego budowy receptorów GPC. 40% leków, które w tej chwili są produkowane, bazują na odkryciu profesora. Wizyta noblisty i przyjęcie godności honoris causa to oczywiście wielkie wyróżnienie dla naszej uczelni. Tym bardziej, że jest to osoba wybitna, ale bardzo spokojna, bardzo... W, Przyjazna, bardzo kontaktowa. Osiągnięcie, które pan profesor Kobilka wraz z profesorem Lewkowicem zrealizowali, które było przedmiotem nagrody Nobla, to podstawa nowoczesnej farmakologii. Dla uczelni to nie tylko ważne wydarzenie i prestiż, to też możliwość dalszego rozwoju. Mamy w Gliwicach Instytut Onkologii, jeden z najlepszych szpitali w Polsce. I to wszystko sprawia, że właśnie będziemy czerpać z doświadczeń pana profesora, współpracując, mówię o mieście, o mieszkańcach, o całym regionie, współpracując z Politechniką, współpracując z Instytutem Onkologii. Na pewno wzorce i dokonania amerykańskiego profesora będą tutaj nam wielce pomocne. To pierwszy raz, gdy Politechnika Śląska wręcza tytuł doktora honoris causa laureatowi Nagrody Nobla.